Miliardowe imperium MrBeast'a zawisło na włosku po tym, jak internet obiegły dowody ukazujące, że Chris Tyson, czyli wieloletni członek kanału, wypisywał obrzydliwe rzeczy do 13-latka oraz angażował się w promocję i wspieranie artysty rysującego dziecięcą pornografię. Do sprawy odnieśli się byli pracownicy, pojawiły się mocne rzeczy na samego MrBeast'a, ale zaraz wszystko podsumujemy. Dodatkowo odpowiem pruszkowskiemu filantropowi na jego milionowy pozew w moją stronę. Wojewódzki pogrążył się w wywiadzie, a na koniec Jacek Jaworek został nareszcie odnaleziony. Zacznę od odniesienia. Ej, zaczynam mieć taki vibe, że takie odczucie, no nie, że wśród youtuberów byłoby proporcjonalnie tyle samo pedofili, co wśród księży. Że tak często się zaczyna słyszeć o youtuberach pedofilach, jak o księżach pedofilach. Że to jakieś straszne mam takie, że coraz więcej jest tego. A? Się do tego wielkiego José kolekcjonera z ostatnich newsów. Ostatnio wam mówiłem, że gość sygnował swoją twarzą tą wielką loteriadę na 1 000 000 złotych, ale finalnie w dniu losowania chłop z czapy wyskoczył z informacją, że jednak losowanie pojawi się za ponad 2 miesiące. Mam dla was niesamowitą wiadomość. Robimy poziom wyżej. Zmieniamy termin zakończenia naszej zabawy. I w ramach wyjaśnień wstawił zdjęcia i nagrania, jak pomaga biednym pieskom w schronisku. Oczywiście ludziom, którzy kupili losy, się to nie spodobało i jednoznacznie dali o tym znać w komentarzach. No i Pruszkowski, spełniacz marzeń, oprócz tego, że przez ostatni tydzień siedział spocony na Facebooku i Instagramie, kasując i cenzurując wasze komentarze oraz reakcje pod postami, pochwalił się tym wielkim pismem, w którym żąda ode mnie 1 000 000 złotych, usunięcia filmu, przeprosin. Wiadomo, 1 000 000 złotych to tyle, ile ta przełożona o 2 miesiące loteria miała rozdać ludziom, ale nie ma tak łatwo. José w tym pisemku zapiera się, że to przecież nie on jest prawnym organizatorem, to nie jest jego loteria. Jakby sugerował, że on to w sumie nie ma z tym nic wspólnego. I naprawdę jest to całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że na swoich social mediach chwalisz się, że jesteś prezesem spełni marzenia. Na stronie nasz seksiak Pruszkowski pojawia się w sekcji o nas i jestem podpisywany jako założyciel inicjatywy. Jego tłumaczeniem jest to, że prawnie organizatorem jest jakaś inna firma. Więc nie może... No dobra. To, że na Facebooku sobie wpiszesz, że jesteś prezesem Twittera, to nie znaczy też do końca, że jesteś prezesem Twittera. Pokaż KRS. Możemy zakładać, że to on za tym stoi fizycznie, zachęcając ludzi na swoich profilach do kupna losów, podpisując to swoim imieniem i twarzą i wypisując do influencerów o współpracę. No ewidentnie, no nie miałem prawa uznać go za organizatora, więc przepraszam José, to był mój błąd, ale idąc tą logiką, no to ja chyba zostanę twarzą jakiegoś sklepu z zegarkami, wkleję tam swoją twarz, zapromuję go na swoich social mediach, ale jak nie dostaniecie to, czego oczekiwaliście, to sorry, nie ja jestem założycielem. Co ciekawe, to w oświadczeniu, które Gimp... No dobra, no ale kto w takim razie jest w tym KRS-ie? KRS spełni marzenia. W Lublinie zarejestrowane. Kto tam był u niego? Pismo potrzebuję. To jest ta fundacja. Żąda ode mnie 1 000 000 złotych, usunięcia filmu, przeprosin. Wiadomo. Kurwa no. Prosi. Gdzie jest nazwa tej firmy, wiadomo, kurwa? 1 000 000 złotych to tyle, ile ta przełożona o 2 miesiące loteria miała rozdać ludziom, ale nie ma tak łatwo. José w tym pisemku... Nowsza spółka. Nowsze, to jest. Nowsze. Siedziba w Gdańsku, zgadza się.
Lidia Pękala. Przychody, koszty, wspólnicy. Dobra, to jest najlepsze. Mapka ludzi. Sondaże, Euroloterie. Nie ma tutaj nic. Nie ma tu nic podejrzanego. Zapiera się, że to przecież nie on jest prawnym organizatorem, to nie jest jego loteria. Jakby sugerował, że on to w sumie nie ma z tym nic wspólnego. I naprawdę jest to całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że na swoich social mediach chwalisz... No... Konopski. Tutaj zrobiłeś leciutko fikołka logicznego. Bo skoro w oświadczeniu było, że organizatorem jest spółka nowsza, a on jest nawet prezesem spółki Spełnij Marzenia, no to trochę co ma piernik do wiatraka. Rozumiecie? Że jesteś prezesem Spełnij Marzenia. Na stronie nasz seksiak Pruszkowski pojawia się w sekcji o nas i jestem podpisywany jako... Czy to nie jest lekka manipulacja? Założyciel inicjatywy. Jego tłumaczeniem jest to, że prawnie organizatorem jest jakaś inna firma. Więc no, nie możemy zakładać, że to on za tym stoi fizycznie, zachęcając ludzi na swoich profilach do kupna losów, podpisując to swoim imieniem i twarzą i wypisując do influencerów o współpracę. No ale to może być promotorem takiej współpracy. Tak samo... nie wiem. Jak Don Casio promował te pasy na brzuch, co mają ci zrobić sześciopak. Nie był odpowiedzialny za dropshipping, nie był odpowiedzialny za wysyłkę, on tylko ją promował. Ale jeżeli to był skam, to ludzie się na niego wkurwili. Ale on nie może nic z tym fizycznie zrobić, no bo nie jest nie jest właścicielem. No ewidentnie, no nie miałem prawa uznać go za organizatora, więc przepraszam, Jose, to był mój błąd, ale idąc tą logiką, no to ja chyba zostanę twarzą jakiegoś sklepu z zegarkami, wkleję tam swoją twarz, zapromuję go na swoich social mediach, ale jak nie dostaniecie to, czego oczekiwaliście, to sorry, nie ja jestem... No ale to się właśnie działo, takie były skamy, przecież Konopski wiesz o tym. Ludzie mieli wąty do Dubiela, do Lexi, do tych... Co se świeczki w uszy wkładały przecież. No były te różne skamy takie, nie? No i faktycznie, ty za to nie będziesz odpowiadał majątkowo, ale będziesz za to odpowiadał wizerunkowo. Jestem założycielem. Co ciekawe, to w oświadczeniu, które Gimper i Revo przytaczali na swoim odcinku, Jose wysprzęglił się, że on nie jest od decyzji, bo to organizuje firma, która go zatrudniła do promocji. I tak w ogóle to on naprawdę bardzo, ale to bardzo odradzał przesuwania terminu tej loterii. No ale postawili go przed faktem dokonanym, więc no, co on mógł zrobić? Ja komunikowałem do firmy, która nas obsługuje, ale nad sobą mam organizatora i izbę. Wynikiem tego wszystkiego było to, że w wielkim stresie montowaliśmy, nagrywaliśmy to w dniu losowania, a ja załamany mówię, no przecież to będzie z tego afera. No ale oczywiście firma, która mnie obsługuje, mówię... Ciekawe, że masz firmę, która cię obsługuje i ona ci mówi, co masz robić. Nie, Mariuszu, proszę się nie martwić. To jest powszechna praktyka, tylko być może medialnie o tym się nie słyszy. Natomiast w innym oświadczeniu napisał wprost, że loteria miała problemy, a on sam apelował do organizatora, by przesunąć loterię, bo spotkało go jakieś zdarzenie losowe, w ogóle to go okradli, no i miał depresję. Więc jak to było, Pruszkowski, spełniaczu marzeń, bo generalnie to troszeczkę popierdoliły ci się wersje. Ciekawa jest też sorka, którą wrzucił. Panie Konopski, apeluję o zdrowy rozsądek. Zapomniał pan o informacjach, które pana pogrążą, a w efekcie straci pan najbardziej wpływowego kolegę w tym kraju. Przepraszam za to, co stanie się z pana układami. Życzę spokojnie przespanej nocy. Co ty mi kurwa grozisz, szeroki kulsonie? Ja pierdolę. Nie, tak szczerze to, no nie wiem,
o co mu chodzi tutaj. Potem coś tłumaczył w wiadomości prywatnej do Gimpera, że chodziło mu o Buddę. Dziwny ziomek. Powiem jeszcze tyle, że odezwało się do mnie całkiem sporo osób. Kontaktowałem się też między innymi z jego byłymi wspólnikami. W uniwersum naszego filantropa dzieją się za kulisami dziwne rzeczy i czuję, że zaraz jakiś olbrzym nadejdzie. Jak szczegóły ujrzą światło dzienne, to o wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. No, tutaj mam mieszane odczucia co do tego newsa. Bo oprócz tego, że faktycznie dwie wersje się temu Jose nie zgadzały, to... No faktycznie źle powiedział, że Jose jest organizatorem, skoro nie jest prezesem tej spółki, która organizowała to losowanie, więc... No, to jest sytuacja zero-jedynkowa, to nie wymaga opinii. A zostało przedstawione w bardzo dziwny sposób. Także jestem tak... Okej. Na pewno w internecie natrafiliście... No bo on jest prezesem spółki Spełniaj Marzenia, ale spółka Spełniaj Marzenia nie jest organizatorem loterii. Więc to nie jest takie jednoznaczne, wiesz. Na te memy z ukrywającym się Jackiem Jaworkiem w São Paulo. Pewnego czasu był to swego rodzaju viral w internecie. Mi się na przykład zawsze trochę takie niekomfortowe wydawało śmianie sytuacji Jacka Jaworka, bo jednak mówimy o mordcy, który zabił trzech członków swojej rodziny. Natomiast cały mem z tej zbrodni, okrzyknięcie Jaworka mistrzem chowanego, przyniosło sprawie ogromny rozgłos i masa ludzi miała świadomość, kto jest... Nie, no to Iwona wygrała. ...tak naprawdę poszukiwany. Za Jaworkiem wydano europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Nawet komendant Policji Wojewódzkiej w Katowicach wystawił nagrodę w wysokości 20 000 złotych za informacje, które pomogą w schwytaniu podejrzanego. Jednak Jaworek pozostawał przez 3 lata nieuchwytny. Sytuacja uległa zmianie, gdy media obiegła informacja, że znaleziono zwłoki mężczyzny w Dąbrowie Zielonej, czyli niedaleko miejsca, w którym dokonano zbrodni w 2021 roku. Zwłoki posiadały ranę postrzałową głowy, co prawdopodobnie było przyczyną śmierci. W internecie od razu pojawiły się głosy, że to musi być poszukiwany Jacek Jaworek, w szczególności ze względu na lokalizację ciała. A same zwłoki odnaleziono zaledwie 3 dni po 3. rocznicy zbrodni. TVN24 ustaliło, że ciało rzeczywiście należy do Jacka Jaworka. Media jednak jednogłośnie twierdziły, że jest to poszukiwany Jaworek. No i potwierdziło to też makabryczne zdjęcie, które wyciekło do internetu, w którym ciało wyraźnie przypomina poszukiwanego. Jednak nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za jego wyciek do internetu i w tej sprawie prokuratura też będzie toczyć śledztwo. W internecie od razu pojawiła się masa teorii, że to nie było samo... że gość na tym zdjęciu miał limo pod okiem oraz wyglądało, jakby miał wyłamaną szczękę, więc to prawdopodobnie ktoś go zabił. Pojawiły się też pytania, dlaczego aż przez tyle lat gość pozostawał nieuchwytny, ale według ustaleń dziennikarza TVN24 Jaworek miał nie korzystać z najnowszych technologii, przez co namierzenie go było utrudnione. Mężczyzna nie posiadał nawet konta bankowego, był osobą zamkniętą, nie utrzymującą z nikim kontaktu i często pracującą za granicą. Z najnowszych oficjalnych informacji w tej sprawie, no to dowiedzieliśmy się, że bardzo dziwnie brzmią te oficjalne komunikaty prokuratury, trochę tak jakby chcieli coś powiedzieć, ale to w sumie tak nie do końca i trochę się jednak wstydzą. Jak pojawią się jakieś update'y, to wszystkim was poinformuję. Że ktoś pomógł mu popełnić samobójstwo? O to chodzi? Dobrze to zrozumiałam? Teraz pogadamy o tym ostatnim fatalnym wywiadzie Wojewódzkiego, który zakończył się falą krytyki oraz atakiem na jego restaurację. Wojewódzki prowadzi podcast Wojewódzkiego. Jeszcze raz, bo nie wiem, jaki wątek. Teraz pogadamy o tym ostatnim fatalnym wywiadzie Wojewódzkiego, który zakończył się falą krytyki oraz atakiem na jego restaurację. Wojewódzki prowadzi podcast z dziennikarzem Kędzierskim. Zapraszają tam znane osoby i prowadzą dyskusje skupiające się na zaproszonym gościu. I tym razem do studia zawitał Wojciech Szczęsny, czyli bramkarz naszej reprezentacji. Ale Kuba, zamiast go pytać o reprezentację Polski... A nie już były bramkarz? W sensie on dalej jest naszym bramkarzem? Już nie mówił, że to jego ostatni mecz? Albo ostatnie euro, wypytywał go, po jakiej stronie politycznej się stawia. I że on jako taki duży piłkarz, który ma tyle milionów obserwujących na Instagramie... Ile masz osób na Instagramie? Nie, parę milionów. Jest wręcz zobligowany do narzucania swoim fanom, za jaką partią polityczną mają się stawiać. Zadał mu też kilka absurdalnych pytań, takich jak na przykład, czy nie wstyd nosić mu loga Orlenu na koszulce reprezentacji Polski, oraz czy na przykład odebrałby order od prezydenta. A przyjąłbyś
order od Andrzeja Dudy i żonglował piłką w Pałacu Prezydenckim, jak trochę taki wynajęty cyrkowiec? No i Szczęsny te pytania w bardzo umiejętny sposób ominął i uciął wszystkie tezy, które Wojewódzki próbował narzucić. Zrobiłbyś to? Tak. Jakby mi prezydent jakikolwiek, nieważne z jakiej partii politycznej akurat i z jakimi poglądami, jeśli prezydent zaprosiłby mnie i chciałby mi dać order, to bym się stawił, odebrał order i żonglował piłką, jak mi prezydent każe. Szoty z tej rozmowy wygenerowały ogromne zasięgi, a ludzie w komentarzach zaznaczają, że Wojewódzki się skompromitował, bo na przykład Wojewódzki wypytywał go jeszcze, dlaczego Robert Lewandowski nie wypowiedział się na temat rządów prawicy. Głośno było o apelach Kyliana Mbappe. On zajął podczas mundialu jednoznaczne stanowisko, w skrócie poparł demokrację, bo jest obywatelem republiki. Dlaczego nasz kapitan tego nie zrobił? Jak można zapytać się osoby jeden o to, dlaczego osoba dwa nie wypowiedziała się na jakiś temat? Szczęsny podkreślił, że piłkarze nie są politykami czy politologami. Nie powinno się od nich oczekiwać statementu wobec aktualnej sceny politycznej. No i podkreślił, że jego zdanie, no właśnie, czyli zdanie piłkarza... Właśnie dobrze robią. Tyle się mówi o influencerach, którzy właśnie nie są politologami, nie znają się na polityce, nie są ekspertami, a wypowiadają się na różne tematy. I właśnie dobrze, że piłkarze tego nie robią i fajnie, jakby influencerzy też tego nie robili. A czemu się ich pyta, czemu tego nie robią? W sensie nielogiczne dla mnie, nielogiczne, nie? Powinno być decydującym determinatem przy oddawaniu głosu do urny wyborczej. Ale ja nie uważam, że miejsce piłkarza, czy nawet kapitana, czy nawet takiej gwiazdy jak Robert jest przekonywanie ludzi do swoich poglądów politycznych. Pytania Wojewódzkiego były po prostu nad wyraz tendencyjne i troszeczkę, no tak, źle dopasowane do gościa. A trzy dni po opublikowaniu rozmowy z Wojciechem Szczęsnym zamieścił na Instagramie zdjęcie informujące, że jego restauracja została zaatakowana. I jak sam stwierdził w poście, miało to być związane z jego wywiadem. Sam atak na restaurację polegał na wylaniu farb na jego obraz. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Okej, okay, dziwny. Teraz po... Dziwny temat. W sensie nie słyszałam tego wywiadu. Ale no takie... Mech. Pogadamy o ogromnej aferze w uniwersum MrBeasta, czyli największego twórcy na ziemi, który ostatnio przekroczył 300 milionów subskrypcji. Pojawiły się zarzuty do samego Jimmy'ego, byli pracownicy i uczestnicy projektu dorzucili swoje 3 grosze, a wszystko zaczęło się od postaci Avey, aka Chrisa Tysona. Kilka tygodni temu gadaliśmy, dlaczego ta postać nie występuje już tak często na kanale Beasta, mimo że pojawiała się tam od samych początków, i jakie kontrowersje wzbudza wśród społeczności w internecie, tym samym negatywnie rzutują się na kanale Beasta. Okazuje się, że miesiąc temu został opublikowany materiał przez bardzo niszowego youtubera o nazwie Prismy42, który pokazał dowody na nieodpowiednie teksty Chrisa do 13-latka oraz jak Chris wspierał artystę, który specjalizował się w rysowaniu dziecięcej pornografii. A mało tego, był nawet w posiadaniu jednego z takich obrzydliwych obrazów, który przewinął się w tle na odcinku Beasta. Ale zacznijmy od tego, co Chris wtedy tak naprawdę pisał do 13-15-letniego dzieciaka. Gość nazywa się na Twitterze Lava i może was zdziwię, ale w większości były to publiczne posty, czyli na przykład wrzuciłem dla ciebie gorące nudle, nazywał 14-latka tatusiem, wysyłał mu dziwne snapy pokroju Coming for America, czyli spółkam się dla Ameryki. Napisał raz na Twitterze, że jak wbije cel na Patreonie, to wrzuci nudesy i zapytał się, dlaczego Lava nie wypełni mu tego celu. Generalnie dużo się komunikowali. Lava wrzucał też zdjęcia, jak gadali jeden na jeden na Discordzie i doszło nawet między innymi do spotkania. Tutaj pojawiły się głosy niektórych, że no ale to przecież były takie żarciki pewnie. No ale... Kurwa, takie żarciki między dorosłym chłopem a dzieckiem nie mogą mieć miejsca. Jak można dziecku wysłać snapa z podpisem spuszczam się dla Ameryki albo nazywać go tatusiem? To nie jest akceptowalne. Po nagłośnieniu tych jego wszystkich wpisów oczywiście spadła lawina i pojawiły się kolejne dowody. I tam też przewija się motyw nazywania dzieciaka tatusiem. Lava, czyli kiedyś dzieciak, w którego kierunku leciały te wszystkie wpisy Chrisa, opublikował swoje oświadczenie, gdzie twierdzi, że Chris go nie grumował i to były tylko takie edgy żarciki. I w sumie to nic się nie stało. I ludzie w komentarzach jednoznacznie stwierdzili, że no grooming właśnie tak działa, czyli komuś się wydaje, że wszystko było w porządku i nie jest żadną ofiarą, szczególnie kiedy łączyła ich wieloletnia relacja. Ale w rzeczywistości mówimy o wtedy ponad 20-letnim typie, żartującym sobie z wysyłania nagich fotek do 13-latka czy snapów, że się spuszcza. Jest to obrzydliwe, no i taka komunikacja nie powinna mieć miejsca z dzieckiem. To jednak nie jest koniec kłopotów Chrisa, ponieważ ten sam youtuber, czyli Prism42, pokazał też, jak Chris wspierał gościa o ksywce Shadban.
I Shadman był artystą, który między innymi specjalizował się w rysowaniu dziecięcej pornografii. I nie były to tylko jakieś postacie anime, między innymi specjalizował się w rysowaniu dziecięcej pornografii. A dlaczego to ma być dziecięca pornografia? W sensie... To nie jest Diva z Overwatcha? Postacie są dziećmi. I nie były to tylko jakieś postacie anime, czy tak zwane loli. Loli to dorosłe kobiety stylizowane na młode dziewczynki. Tylko gość w swoich pracach inspirował się prawdziwymi dziećmi i rysował je w seks sposób. Najgłośniejszym case'em jest 8-letnia córeczka Kimstara, czyli zagranicznego youtubera, którą Shadman narysował w pornograficzny sposób. Więc gość był kompletnym pojebem i okazuje się, że w tamtym czasie Chris go bardzo wspierał w jego działalności. Wchodził w interakcję z jego innymi pracami, gdzie na przykład Shadman narysował matkę stojącą swojego syna. Prosił Shadmana, żeby narysował coś z postacią, która miała w tym całym uniwersum anime 10 lat. Promował Shadmana na swoim Twitterze i śmiał się, że przypadkowo wchodząc na jego stronę podczas live'a. Na szczęście nie było tam nic mocnego. Widocznie był tam stałym bywalcem. A ponadto sam był w posiadaniu obraza Shadmana, który był z kolekcji dziecięcej pornografii. Chwalił się tym nawet na Twitterze, a obrazek na chwilę pojawił się na jednym z odcinków MrBeasta na ścianie. Co więcej, obrazek Chrisa miał nawiązanie do Kimstara na bransoletce, co chyba miało wyśmiewać tą całą aferę, jak Shadman narysował 8-letnią córeczkę Kimstara. Obrzydliwe. Nie wiemy, czy to zostało zakupione, czy dostał ten plakat w prezencie. W każdym razie u Chrisa pojawiały się różne posty na ten temat. Wiedział, co to jest za ziomek, jakimi rzeczami się zajmuje. I co ciekawe, to nawet MrBeast wchodził w interakcję pod postami tego gościa. Ale do MrBeasta przejdziemy za chwilę, bo tutaj też jest dosyć ciekawie. Na wpływie... Nie wiem. Znaczy... Może ja jestem nieodutukowana jakoś w tym temacie, ale widząc te rysunki nie pomyślałabym, że jest to dziecięca pornografia. Nie. W chuj jest? Przynajmniej dla mnie. Właśnie dla mnie nie za bardzo. To jest po prostu taki rysunkowy styl. Nie powiedziałabym, że to jest dziecięca pornografia, jakoś tak ten... Ale mogę się nie znać, nie? To... Przynajmniej z tych, co tutaj widziałam, to... One są rysowane w stanikach, więc przecież nie są gołe. No ale on brał wizerunki dzieci. Nie wiem, no. Nie widzę tego, no po prostu. Kontrowersji wokół Avey Chrisa Tysona ludzie zaczęli kopać głębiej, no i znaleźli stary kanał na YouTubie, na którym jednym z filmików przyznał, że posiada nagie zdjęcia aktorki, czyli Janet McCordy, którą możecie kojarzyć z produkcji takich jak Sam and Cat albo iCarly, tworzonych dla Nickelodeon. Były to zdjęcia, które wysyłała prywatnie chłopakowi, no i wyciekły do internetu. A Chris w tym filmie zachęca ludzi do wejścia w opis, no bo znajdą tam linka do tych zdjęć. The link's in the description if you want to see him. To znaczy, no, mówi, że nie zachęca. Ale jak coś, to link jest w opisie. To tak jak Bób mówi, dla tych, co kolega pytał o link, to zamieszczamy linka dla kolegi. Forcing people to go look at somebody else's private business, but I know that people might want to see him, so it's there if you want it. Wlało to jeszcze więcej oliwy do ognia. Ludzie namalowali duży czerwony krzyżyk na internetowej personie Chrisa. I na Twitterze pojawił się długo wyczekiwany statement, w którym Chris odnosi się do... Ale tak jakby zarzuty co do tego gościa versus zarzuty, które na przykład wychodziły w Pandorze u nas, to powiedziałabym, że tam jest taka live wersja tego takiej Pandory naszej. Tak szczerze powiedziawszy, w sensie z... Jakieś komentarze pod tweetem i to zdjęcie ze Snapa versus głosówki, które tutaj były u nas, że tak powiem, prezentowane, to...
nie wzbudza to we mnie takich emocji. Może też dlatego, że to jest bardzo odległe community, którego też nie śledzę, nie? Do całej afery. I pierwsze zdanie tego statementu jest już naprawdę mocnym bangerem, bo Chris pisze: przepraszam za moje zachowanie i komentarze z przeszłości, jeżeli kogoś to uraziło. Więc jak czujesz się urażony za moje teksty do dzieci, to sorka, ale jak nie, to spierdalaj. Widząc ostatnie wydarzenia, stwierdziliśmy, że permanentnie odchodzę z ekipy MrBeasta i social mediów, by skupić się na rodzinie i zdrowiu psychicznym. Jego statement specyficznie, szczegółowo nie odnosi się do żadnych zarzutów. Jest to trochę jak taka surowa informacja na zasadzie, no, odchodzę od MrBeasta, bo się trochę ryżu odwaliło. Potem jeszcze pisze, że poza mocnymi żarcikami z przeszłości nic poza tym się nie stało i nieakceptowalne jest stworzenie takiej narracji. I tutaj rzeczywiście no, nie było dowodów, żeby poza jego mocnymi żarcikami coś więcej się stało. A na koniec wspomina, że Lava sam napisał, że nie czuje, że był ofiarą groomingu. Przede wszystkim tutaj zabrakło jakiegoś szczegółowego odniesienia się do tych zarzutów. Nie neguje też żadnych screenów ani nagrań, które się pojawiły, tylko wszystko sprowadza do takiego, no kiedyś takie żarciki się pojawiały, więc no sorry za mój humor. Co ciekawe, to jego statement został skomentowany przez Kimstara. Miesiąc temu mnie nie przeprosiłeś prywatnej wiadomości, jak wytknąłem twoje wspieranie artysty, który narysował moją 8-letnią córkę w seksualny sposób. Co się zmieniło? Czyli przed publiczną aferą to Chrisowi w sumie nie było tak blisko do przeprosin za te wszystkie rzeczy. Pojawiły się też komentarze, że miejsce Chrisa jest w więzieniu, że nie odnosi się do ofiar. Patrząc na odbiór, przeprosiny nie zostały raczej ciepło przyjęte przez społeczność. Sprawy też nabrały trochę innego kierunku, kiedy Jake de... No ale... Kurczę. Czemu on miał przepraszać za to, że ktoś inny narysował jego trzeciego typa córkę w jakiś ten sposób? To ten gościu nie powinien pozwać tego artysty, który to zrobił? Bo on to oficjalnie wspierał. No ale... Nie wiem. Ja trochę tego tematu nie czuję. Viking, czyli gość, który w przeszłości regularnie pojawiał się na kanale MrBeasta, stwierdził, że ten miał o wszystkim wiedzieć. Czy Jimmy faktycznie o wszystkim wiedział? Na pewno wiedział o obrazie Chrisa, bo dosłownie na niego się patrzy na tym filmie. No i wiedział też, kim jest na przykład Shadman. Pojawiło się też ciekawe nagranie byłego pracownika MrBeasta, który twierdził, że Chris jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Jake the Viking mówi prawdę, MrBeast o wszystkim wiedział, a jak wyjdzie reszta informacji, to będzie po MrBeastie. Chris is the tip of the iceberg. Yeah, MrBeast knew. I heard many times that Ava, Chris Tyson, is a major liability, but they can't get rid of her because she's already threatened legal action and she knows too much. And when all this information comes out about everything that she knew, everything other people know, I promise you on everything MrBeast has done. Dosyć sceptycznie jestem nastawiony do takich wielkich, zagładowych zapowiedzi. Gość pojechał pod siedzibę Beasta jako były pracownik, zapowiada, że nie wiadomo co wyjdzie, jednocześnie w sumie to nic nie mówiąc. Wygląda to trochę jak skok na zasięgi i próbę podpięcia się do tłumu z pochodniami. Natomiast na samego MrBeasta też pojawiły się jakieś kwity. Twittera obiegł shot, jak Jimmy na podcaście powiedział: bądźmy szczerzy, nie włożyłbyś w nią swojego p***a? No i gadali wtedy o 14-letniej Bad Baby. I tak upewniłem się, ten podcast nie jest fejkiem. Został co prawda usunięty z YouTube'a, natomiast wciąż cały jego ponadgodzinny zapis widnieje w internetowym archiwum. Co ciekawe, to w internecie pojawiła się dona wsparcia dla innego członka ekipy Jimmy'ego, czyli Chandlera, który od kilku tygodni prowadzi codzienny content na TikToku z czytania Biblii. Romans chapter 7, verse 15. Więc dosyć ciekawy kontrast do reszty jego kolegów chyba. Z update'u z ostatniej chwili to MrBeast wrzucił swoje krótkie oświadczenie na Twittera, gdzie napisał: zauważyłem wszystkie poważne zarzuty skierowane w stronę Ava Tyson i jestem obrzydzony i przeciwny takiemu zachowaniu. Przez ten czas byłem skupiony na zatrudnieniu niezależnych osób trzecich, by przeprowadziły śledztwo, by upewnić się, że mam na stole wszystkie fakty. Widziałem już wystarczająco w internecie i podjąłem natychmiastową decyzję o usunięciu Ava z firmy, mojego kanału i wszystkich powiązań z marką MrBeast. Nie wspieram jakichkolwiek nieodpowiednich zachowań. Zostawię resztę roboty niezależnym śledczym i podejmę działania oparte na ich znaleziskach. Więc Jimmy zrobił taki poprawny i dosyć konkretny statement. Mamy jednoznaczną informację, że Chrisa już nie będzie w ekipie i że zostały podjęte. Czyli oni sobie wynajmują takiego wardęgę, który będzie im kopał rzeczy, żeby wiedzieli wszystko na innych ludzi.
Mocne. Amerykański druid. Może dlatego w Ardenginie ma kontrakt u Mr. Beasta. Jakieś szersze działania. Odbiór ludzi jest raczej mieszany. Są takie neutralne odpowiedzi na zasadzie, czyli jednak Chris stał się twoim koszmarem. Tutaj cytując tweeta Beasta sprzed roku, jak bronił Chrisa. Ostrzegaliśmy cię, nie słuchałeś, zasługujesz na cancel. I tutaj w odpowiedzi, czy jedna zła rzecz wykreśla 10 tysięcy dobrych. Inni sobie też żartują z tego, że nowy odcinek Beasta będzie pod tytułem zatrudniłem 100 prawników, by uchronić kolegę od zarzutów o pedofilię. Więc jest pół na pół. Jakby podsumować całą sprawę, to Imperium Beasta raczej nie upadnie. Chris nie ma co liczyć na powrót do internetu, no i na pewno została jakaś skaza na do niedawna bardzo czystym wizerunku bestii. No i znowu będą zarzuty do Konopskiego, że jest transfobem, bo zamiast mówić Ava, to cały czas mówi Chris i to tak usilnie. W tej sprawie napływają nowe informacje, jak znowu coś się pojawi, to o wszystkim was poinformuję, więc bądźcie na czasie. A tymczasem zapraszam was na najnowszy podcast na kanale Plotkary, w którym gościnnie wystąpiła Julia Żugaj. Juhu! Bo to mój kron, nigdy nie złożyłem broni. Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim. Pamiętaj, warto walczyć, do końca będę się bronił. Dziękuję mym bliskim, bo mam dla kogo żyć. Bo to mój kron, nigdy nie złożyłem broni. Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim. Pamiętaj, warto walczyć, do końca będę się bronił. Dziękuję mym bliskim, bo mam dla kogo żyć.